poprzednik Jahwe. Bo takim poprzednikiem przed Jahwe był m.in. Jan Chrzciciel. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Jahwe, uczyńcie na pustyni prostą drogę dla naszego Boga. Każda dolina będzie podniesiona, każda góra i pagórek będą obniżone. I to, co krzywe, będzie wyprostowane, a nierówne miejsca staną się równiną. I objawi się chwała Jahwe i ujrzy ją wszelkie ciało, bo usta Jahwe przemówiły. Księga Izajasza, 40, rozdział 3 do 5 wersetu. Rzekli więc do niego: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas posłali? Co mówisz o sobie? Odpowiedział: jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Jahwe, jak powiedział prorok Izajasz. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 22 do 23 wersetu. W rozdziale 40 Izajasz przepowiada przyjście tego, który będzie zwiastunem Pana Jezusa. Wiemy, że proroctwo to odnosi się do Jana Chrzciciela, ponieważ cytują je wszyscy cztery ewangeliści Nowego Testamentu w odniesieniu do niego. Jan Chrzciciel sam cytuje to proroctwo, tak, sam cytuje to proroctwo, oświadczając, że był jedynie głosem wołającym na pustyni i że nie był Mesjaszem, ale raczej przygotował dla niego drogę. To możesz łatwo sprawdzić w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, 23 wersecie. Izajasz definitywnie stwierdza, że ten głos będzie przygotowywał drogę dla samego Jahwe. Będzie wołał: wyprostujcie na pustyni drogę dla naszego Boga. Mesjasz będzie Bogiem Jahwe, a podczas jego przyjścia chwała Jahwe zostanie objawiona. Kiedy przejdziemy do wypełnienia się tego proroctwa w Nowym Testamencie, zobaczymy, że to Pan Jezus Chrystus jest w ten sposób zapowiadany przez Jana Chrzciciela. Można z tego wyciągnąć tylko jeden poprawny, prawidłowy, jedyny możliwy wniosek. Jezus jest Jahwe. Tak, Jezus jest Jahwe. Chwała Jahwe. Ujrzałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wzniesionym, a jego orszak wypełniał świątynię. Serafini stali nad nim, a każdy z nich miał 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje stopy, a na dwóch latał. A jeden wołał do drugiego i mówił: święty, święty, święty jest Jahwe zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały. Tak czytamy w księdze Izajasza, 6 rozdział od 1 do 3. To powiedział Izajasz, ponieważ widział jego chwałę i mówił o nim. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 41 werset. W roku, w którym zmarł król Uzjasz, jego towarzyszący mu prorok ujrzał Jahwe, ujrzał Pana. Tym prorokiem był Izajasz, który ujrzał Pana. I w roku, w którym zmarł król Uzjasz, prorok Izajasz ujrzał Jahwe siedzącego na tronie wysokim i wywyższonym. Nie można się pomylić co do tego, kogo ujrzał Izajasz, gdyż mówi on: moje oczy ujrzały króla, Pana zastępów, jak mówi 6 rozdział Izajasza, werset 5. To był to sam Jahwe. Sam Jahwe. Jahwe następnie przekazał prorokowi Izajaszowi przesłanie, które miał przekazać ludowi, a było to przesłanie sądów. Usłyszycie, a nie zrozumiecie. Ujrzycie, a nie pojmiecie. Izajasza, 6 rozdział, wersety 9 do 10. Na Izrael miał spaść okres sądowej ślepoty i głuchoty.
Znajdujemy tego wypełnienie, gdy zwracamy się do Nowego Testamentu i czytamy cytat apostoła Jana z proroctwa Izajasza. Oświadcza on, że wypełnienie proroctwa dotyczącego ślepoty Izraela objawiło się, gdy odrzucili Pana Jezusa Chrystusa, bo chociaż uczynił on przed nimi wiele znaków, to jednak jego lud nie uwierzył w niego. Ewangelia Jana 12:37. Następnie Jan w zadziwiający sposób komentuje proroctwo Izajasza, mówiąc, że Izajasz napisał te słowa, gdy ujrzał jego chwałę i mówił o nim. Ewangelia Jana 12:41. Nie może być żadnych wątpliwości co do tego, co Jan tutaj mówi, ponieważ to, co widział Izajasz, było chwałą Chrystusa. To był Pan Jezus, który siedział na niebiańskim tronie i który był wysoki i wywyższony. Świadectwo Jana, Ewangelia Jana 12 rozdział 39 do 40 wersetu opisuje to świadectwo Jana Chrzciciela, jest takie, jak czytamy, tak jasne, jak niepodważalne. Izajasz widział chwałę Pana Jezusa i był to Jahwe, był to Jahwe. No więc można by nawet rzucić wyzwanie i zachęcić do tego, żeby każdy, kto czyta Biblię na poważnie, uważnie przyjrzał się fragmentom Księgi Izajasza. I w tej Księdze Izajasza rozdziały 6 od 1 do 2 wersetu i Ewangelii Jana, 12 rozdział 41 werset, razem z ich otoczeniem, w ich kontekście. Jeśli podejmujesz takie wyzwanie, przeczytaj je i porównaj, a dojdziesz do tego samego wniosku. Nie ma innego sposobu na interpretację znaczenia tych tekstów, chyba że ktoś starałby się całkowicie wypaczyć to, co mówi Pismo. Jahwe jest naszą sprawiedliwością. Oto nadchodzą dni, mówi Jahwe, kiedy wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą gałąź, która będzie panowała jako król i postępowała mądrze i będzie wykonywała sąd i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie ocalony, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. I to jest jego imię, którym będzie nazwany Jahwe, nasza sprawiedliwość. Jahwe, nasza sprawiedliwość. Księga Jeremiasza, 23 rozdział, 5-6 werset. Ale wy, dzięki niemu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 30 werset. W tym proroctwie, daleko patrzącym w przyszłość proroctwie, Jeremiasz zaczyna od opisania Mesjasza jako pochodzącego z rodu Dawida. Jeremiasz dalej opisuje Mesjasza, oświadczając, że jego imię będzie nazywane Jahwe, nasza sprawiedliwość, Pan, nasza sprawiedliwość. Proroctwo charakteryzuje Mesjasza jako pochodzącego z rodu Dawida. Proroctwo charakteryzuje tysiącletnie królestwo Mesjasza, czyli nowe przymierze, jako sprawiedliwe, a sam Jahwe będzie sprawiedliwością narodu żydowskiego. Zanim jednak nadejdzie ten dzień, wierzący obecnej dyspensacji mogą prawdziwie powiedzieć, że Chrystus stał się dla nas sprawiedliwością, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 30 werset. On, Pan Jezus Chrystus, jest naszą sprawiedliwością. On, Jahwe, jest naszą sprawiedliwością. Ta skromna gałąź pochodząca z rodu Dawida, Pan Jezus Chrystus, jest nikim innym jak Jahwe, naszą sprawiedliwością. Naszym błogosławionym przywilejem jest widzieć i wiedzieć, że mamy sprawiedliwą pozycję przed Bogiem, niezależnie od uczynków, że zostaliśmy usprawiedliwieni
i że to usprawiedliwienie dokonało się dzięki skończonemu dziełu Chrystusa. Wiążąc to razem, jest oczywiste, że Jahwe jest naszą sprawiedliwością i Chrystus, który stał się dla nas sprawiedliwością, to jedno i to samo określenie, to jedna i ta sama osoba, to jeden i ten sam Jahwe, Chrystus. On jest naszą sprawiedliwością teraz i On będzie sprawiedliwością Izraela w nadchodzącym dniu, kiedy 7 lat po pochwyceniu, po zakończeniu wielkiego ucisku, rozpocznie się nowe przymierze.